Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj w miejscowości Łazy u kolegi Bartosza Morela. Kolega lotuje w oddziale 053 myszków. O tym, ilu tu członków lata, jakie nazwiska są tutaj takie znane, powie nam sam kolega Bartek. Proszę bardzo. W oddziale myszków lotuje około 120-130 hodowców. Takie najbardziej znane nazwiska, nawet na aukcji ostatnio były wystawione gołębie. Kolega Miśta Adam, bardzo dobry hodowca, kolega Oleksiak Zbigniew. W tym roku pierwszy przodownik GMP w Polsce. Tak, troszeczkę przerwę, bo tutaj pieski nam tutaj jeszcze pokażę, chodzą takie duże. Ja muszę się troszeczkę odsunąć, bo one tutaj są dość przyjaźnie nastawione, ale to przeszkadza nam troszeczkę. Ale kolejny dobry hodowca, kolega Lech, kolega Maroń. Naprawdę konkurencja jest bardzo mocna. Adam Piwowarczyk, zapomniałbym wymienić, taki, można powiedzieć, etatowy mistrz oddziału, u którego Krzysiek też tam na pewno dzisiaj będzie. Bardzo dobrzy hodowcy, ciężko naprawdę w pierwszą dziesiątkę czy nawet piętnastkę się wbić. A ty które miejsca zajmujesz? Poziom. Ja mówię, w tej chwili nie lotuję. W zeszłym roku do połowy lotów, jak lotowałem, byłem na 7., 8. pozycji. Niestety musiałem przerwać ze względu na brak czasu. A wcześniej jak ci szło? Wcześniej w oddziale Jura Łazy lotowałem, dokładnie w Jurajskim Klubie Hodowców Gołębi Sportowych. No to tam małą ilością gołębi udawało mi się w kategoriach, zwłaszcza A i B, odnosić pierwsze takie drobne sukcesy, bo najbardziej właśnie to mnie interesuje. A lotujesz tutaj sam, czy ktoś ci pomaga? Masz spółkę jakąś? Nie. Sam lotowałem. Teraz mówię, na nowym miejscu w oddziale myszków też będę lotował sam. Czyli tutaj masz po prostu stary gołębik? Tak, to są stare gołębiki, tak? Niezbyt dobre, bardzo duża wilgoć. Murowany gołębik to nie to, czego się oczekuje. Ciężko było dobre wyniki, mówię, jedynie na lotach krótkich i to zawsze pogoda przeszkadzała, jeśli było wilgotno, ale jakoś się tam z tym walczyło. Czyli, a tutaj ile w gołębniku masz teraz gołębi? No, w tej chwili jest 60 gołębi, to są same gołębie, które są, można powiedzieć, zarodowe. Takie rozpłodowe? Takie z najlepszych linii, z najfajniejszych. I jakie to gołębie najczęściej tutaj występują u ciebie? No, głównie podstawa to gołębie Adama Kupczaka, bardzo dobre, szybkie, uparte gołębie. Później braci Łepuch, dzieci Montiego, Jeffa, Julesa, bardzo fajne gołębie. No i ostatnimi czasy dużo gołębi Drappa od Roberta Grochowskiego i Mariusza Kasprzaka. No i pojedyncze jakieś tam od Arka Bittnera, takie dzieci olimpijki od spółki Jaworski Michalak. Także naprawdę fajne gołębie. Coś i teraz jeszcze tymi gołębiami powiedzmy, bo w lotach oddziałowych tutaj jako tako mówiłeś nie uczestniczysz, ale interesuje cię bardzo, z tego co wiem, rywalizacja na wspólnych gołębnikach, tak? Tak, jak najbardziej. To powiedz jeszcze może, na jakie wspólne gołębniki dawałeś, jakie tam sukcesy odnosiły twoje gołębie? Tak, jak wcześniej mówiłem przy prezentacji gołąbków, bardzo fajnie w tym roku na Szprotawie poleciały gołębie. Z lotu tego pojedynku mistrzów z 500 km był 29 gołąb z gołębi wspólnego gołębnika i 34 z ogółu, bo tam jeszcze były jakieś gołębie chyba Andrzeja Karczewskiego wysyłane czy coś takiego. W Anglii w zeszłym roku na wspólnym gołębniku mój gołąb wygrał tam chyba trzecie miejsce, o ile się nie mylę, bo to kolega załatwia, to nie figuruje na mnie, tylko na drużynę Karczewski Morel i on to tam załatwia, bo on tam mieszka. Był chyba trzeci gołąb, wygrał telewizor LED 42 cale, bardzo fajny. W tym roku nagrody finansowe, jeśli chodzi o pieniążki, też jakieś tam te gołębie przyniosły z tej Anglii. A miejsce, które zajęły? Finału jeszcze nie było, aha, dopiero będzie za tydzień, ale na razie tam mam pierwszego i piątego lotnika z tego WG, z tego co mi wiadomo. I z jakich to gołębi były gołębie właśnie? Jeden gołąb to właśnie z tych, które tam były prezentowane, to ta mała samiczka z gołębi Drappy, a drugi gołąb to po takiej samicy 114 od braci Łepuch. Rozumiem. Przejdziemy może do gołębnika, pokażesz nam jasne, te gołębie swoje rozpłodowe. Tutaj psy nam widzę, towarzyszą wiernie. Tutaj jak się, powiedzmy jeszcze tylko taka rasa, tak powiedzmy, co to jest za rasa? No, to jest taki piesek Mastiff Pirenejski, to jest szczeniaczek, ma dopiero niespełna 10 miesięcy. Rozumiem, że mówimy o tym, który tego na pierwszym planie, tutaj obok wilczur. Tak, obok owczarek niemiecki. Dobrze, przejdziemy może nam pozwolą. Tutaj zobaczmy, tak wygląda wejście do gołębnika. O, tu wejdziemy teraz i z kolegą będziemy rozmawiać o gołębiach rozpłodowych. I jesteśmy już we wnętrzu gołębnika rozpłodowego. Tu masz chyba samczyki. I tutaj ile masz tych samczyków teraz? Jest 30 samiczek. I 30 samiczek, tak jak mówiłeś, 60 gołębi. A młodych ile masz? No w tej chwili już nic. W tej chwili wszystko jest już sprzedane. Ostatnie 3 gołębi są na aukcji. No i część na wspólnych gołębnikach jeszcze. Część na wspólnych gołębnikach, tak. Co tu masz za gołębia? To jest ojciec właśnie tego oferowanego samczyka. Oryginał od Adama Kupczaka. Pierwszy lotnik oddziału Lipowa w 2010 roku. Bardzo dobry, uparty i szybki gołąb. Oryginalny po najlepszym gołębiu rozpłodowym kolegi Kupczaka. W tym sezonie akurat był pożyczony do kolegi Daniela na Fierały do Kalisza, który uchował sobie z niego 4 bardzo dobre młode. Pomogły mu wygrać tu mistrza oddziału w lotach gołębi młodych. Także naprawdę bardzo fajny samiec. Tutaj zobaczmy koledzy, tutaj większość gołębi są to gołębie niebieskie i natrafiane, ale aczkolwiek widzę jeszcze chyba 2-3 połowy, czerwony 3-4 i jeden szpak. A ten szpak to jest jaki gołębi? Szpak to jest w tym roku niepełny dopiero. To jest gołąb od kolegi Józefa Strzopa z oddziału Lipowa właśnie, bardzo dobrego hodowcy, niegdyś oddziału
Żywiec, czy tam Bielsko-Biała. To jest z gołębi Xavier Oswald. Bardzo fajny gołąbek. Dwa takie gołąbki przywiozłem w tym roku. Bardzo dobrze spisujące się właśnie u kolegi Strzopa. W tym roku nawet w regionie był bardzo wysoko w kategorii B. Hodowca o bardzo szybkich gołębiach, głównie Vandenabele Oswald. Także bardzo fajny samczyk. Myślę, że w przyszłości coś fajnego z niego będzie. Jeszcze jeśli można, chciałem zaprezentować gołębia, który jest stosunkowo młody na gołębniku rozporowy. Jest to gołąb z 2011 roku, numer jego 63. Pokażmy go, może to jest niebieski, tak? Tak, 6386. A z jakiego to jest? Jest to oryginalny gołąb od kolegi Roberta Grochowskiego. Pokażmy go tutaj, pan Zurbanowicz. Bardzo, bardzo piękny gołąb. Jest to wnuk Klauta od Andreasa Drappy. I muszę powiedzieć, że w tym roku był to jego pierwszy rok w gołębniku rozpłodowym. Młode zostały oddane i sprzedane do hodowców, kolegów. Bardzo dobrze latały. W tym roku dwa młode z niego miały po pierwszym konkursie, jeden młody miał trzeci konkurs na skalę oddziału. Na przykład w oddziale Skała z ostatniego lotu był pierwszy gołąb. A to jest po, tak jak powiedziałeś, po gołębiach od kolegi Roberta Grochowskiego. To jest oryginał od Roberta, tak. No, bardzo właśnie dobrego. Tutaj powiemy, właśnie dzieje, wracamy tutaj, kręcimy ten fotoreportaż na bieżąco po aukcji gołębi Andreasa Drappy, która się odbyła, właśnie prowadził ją Robert Grochowski. 40 gołębi tam zostało sprzedanych, no i tak właśnie na pewno te gołębie do Andreasa Drappy są gołębiami, które tutaj, jak widzimy, się sprawdzają nie tylko u Andreasa, ale u wielu innych hodowców. A teraz jakiego masz gołębia kolejnego? A to jest taki już stary gołąb z 2005 roku, numer 6145. Tak, widzimy, to jest też samczyk, oczywiście. Tak, numer 6145, tak, to jest jego, tak, gołąb od Raimunda Hermesa, tak, wnuk Deralte Rote. I muszę powiedzieć, że bardzo dobry gołąb, daje pewne potomstwo. W tym sezonie w oddziale Lipowa u kolegi Mariusza Murańskiego wnuk tego gołębia zdobył 11 konkursów, został drugim rocznym lotnikiem oddziału, także naprawdę bardzo fajne, solidne gołębie ten ptak wydaje. No, były też na aukcji u Krzysia do kupienia. I tak, ja właśnie wspomnę, że był taki gołąb, z tego co pamiętam, to był od kolegi Jankowskiego z Bielska, z klubu hodowców gołębi pocztowych w Podlasie. To był gołąb, który zajął pierwsze miejsce na wspólnym gołębniku w Pabianicach u kolegi Bogdana Młynarczyka w tym roku. I to był też właśnie z gołębi Raimunda Hermesa, właśnie z linii Alte Rote. Tak. I ten gołąb tam w locie finałowym zdobył pierwsze miejsce i był u nas na aukcjach. I nabył go też właśnie hodowca, któremu zależało chyba na tych gołębiach właśnie, bo dość za pokaźną sumę. Także tutaj widzimy. Tu jeszcze tak, może pokażemy coś jakieś, tak? Z najnowszych nabytków. Jeśli uda mi się znaleźć. Bo jeszcze masz takie nabytki, które na Pipie kupiłeś, a one chyba nie przyszły do ciebie, tak? Nie, nie, one jeszcze nie przyszły, one będą dopiero gdzieś, z tego co Tomek Wicznik mówił, we wtorek. Nie, poczekamy, wtedy kolegę też odwiedzimy, zobaczymy. A teraz jakiego gołębia szukasz? Szukam gołębia. Dopiero piątek przywiezionego, że się bardzo boi. Jest to gołąb od kolegi dobrze znanego w Polsce, Arka Bittnera. Pozdrawiamy, Aruś. Jest to syn jego gołębia od Ludo Klasensa, Fele 40 i najlepszej samicy zarodowej Van Lunki. Chyba u nas na aukcjach było, tak? Tak, był ten gołąb też. Na pewno z tych gołębi. Mieliśmy, bo pamiętam, Fele 0,40, tak, gołąb, bardzo. Pokażmy go może. Widzimy, to jest niebieski gołąbek. To jest tak, to jest późny gołąbek, samczyk, ale bardzo fajny. Myślę, że coś fajnego może się bogaci kolegować. Tak, to jest tyle chyba, co możemy odpowiedzieć o samczyku. Samczyk, do samiczek, tak, też przejdziemy? Tak, przejdziemy. Przejdziemy do samiczek, samiczek i pokażemy jeszcze kilka takich samiczek. I jesteśmy w gołębniku z samiczkami. Tutaj kolega złapał już wcześniej taką samiczkę, ona jest bardzo dzika. Nawet kolega użył nie dość cenzuralnych słów na jej określenie, ale chyba jest coś warta, skoro jeszcze kolega ma, mimo że takie kłopoty sprawia, tak? Bardzo nie lubię takich gołębi. Jak Krzysiu wcześniej powiedział, to jest jej, można powiedzieć, imię, dzika. Jest to gołąb od Tomasa Wesselsa z gołębi Van Dijk Inbred na Kanibala. No jest bardzo płocha, jest bardzo dzika, ale wydała kapitalne młode. Właśnie ona w połączeniu z samcem od Roberta Grochowskiego, z tym wnukiem Klauta, wydała dwa gołąbki, które zdobyły pierwszy konkurs na lotach gołębi młodych już w pierwszym roku. Także kapitalna samica, bardzo fajnie już w pierwszym roku pokazała się. A z którego roku ona jest? Ona jest z 2011 roku, tak. Numer jej 475. Mamy akurat na aukcjach wystawionych trochę gołębi właśnie Tomasa Wesselsa. Tam też są i z Van Dijka, i Wintera Plange gołębi, i jeszcze innych Kopmana gołębi. A tutaj mamy, tak, o tutaj to jest, będzie też Wesels? Też Wesels, czyli właśnie będzie z tych połowy, to będzie na pewno Zeostara 802? Z jednej strony, a z drugiej strony to jest z tej samej matki, co ta wcześniejsza samica z gołębi Van Dijka z gołębi z Kanibala. Pokażmy i z tej samiczki właśnie kapitalnie latały gołębie.
tym roku w dwóch oddziałach były najlepsze młode w kategorii AgroMB młodych. Też w oddziale tutaj okręgu Kraków był gołąb, który był pierwszy, ósmy i dwunasty na listach oddziałowych, także kapitalne gołębie wydaje. Ta samica była połączona z też gołębiem od Tomasa Wesselsa, też z linii Eurostara 802, dokładnie z Inbredu Eurostara. To jeszcze powiedzmy, jakby koledzy nie potrafili umiejscowić niejako oddziału Wyszków 053, to powiedzmy, że to jest to okręg Śląsk-Wschód. Tak. Teraz jeśli chodzi jeszcze o samiczki, naprawdę fajne. To jest naprawdę bardzo fajna samica, wydająca bardzo szybkie potomstwo. Jest to oryginalna samica zakupiona od braci Stocks z Belgii, samica numer 905, wydaje bardzo szybkie, bardzo dobre potomstwo, dobre na krótkie loty w tym roku. W oddziale Trzebinia kapitalnie latał młody z tej samicy, uzyskał też bardzo fajny koeficjent do kategorii A, także tutaj jeszcze warta polecenia. Koledze zadałem takie pytanie, kolega ile ma lat? 24. A lotuje od ilu? Od 2003 roku. Czy ojciec też lodował, albo ktoś ojciec zabili? Wcześniej, dziadek święto pamięci. Pomagałeś mu wtedy? Znaczy ojciec i dziadek bardziej, tak można powiedzieć, mocno hobbystycznie i amatorsko. Ja postawiłem na wyniki, na fajne gołębie i pewnie jakieś tam pierwsze sukcesy od początku się pokazały. No i teraz po prostu ze względu na to, że zakupiłem działkę, chcę wybudować dom w nowym miejscu, oddzielić się już od rodziców, to tak, gołębnik jak najbardziej. Gołębnik już w styczniu będą wszystkie te gołębie przeniesione na wszystkie nowe, wolno stojące gołębniki. I będziemy już się bawić w loty. Tu jeszcze chciałbym oddział będzie mówiłeś tam? Myszków jak najbardziej. Tak. Fajna, duża konkurencja. Myślę, że najmocniejszy oddział w okolicy. A o to tu chodzi, żeby walczyć z najlepszymi. Tu jeszcze chciałem pokazać też. Pokażmy. Nowy nabytek. Bardzo fajnie u Krzysia właśnie na aukcji poszedł brat. Jest to oryginalna samica od Bogusia Michalaka. Córka jedynki i 314, czyli jedynka nałożona na swojego syna. Był taki pstry właśnie nam u Ciebie na aukcji, bardzo fajnie poszedł, to jest siostra, ja ją dużo wcześniej kupiłem, bo ja u Bogusia byłem i sobie ją przywiozłem. Cena też dzięki temu pewnie była niższa. No to już tam z Bogusiem się dogadaliśmy. Rozumiem. Myślę, że też nie była bardzo niższa, ale była... Czyli to są po prostu niejako Twoje podstawa, Twojego przyszłych sukcesów, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że takie będą. Tutaj mamy jakiego gołębia kolejnego? A to jest, można powiedzieć, najlepsza samica rozpłodowa w tej chwili. Jest to oryginalna samica od Krzysia Łepucha, znaczy od rodziny Łepuch, numer 114. Samica ma obrączkę z 99 roku, ale ona jest z 2004. Jest to córka Jeffa. Kapitalna samica, wydaje młode, które praktycznie nie giną, lecą bardzo szybko tak i dobrze. Przytrzymałem przez chwilkę, taka kolego przybliżę może. O, tak widzimy. O, niebieska, tak? Tak, jest to córka Jeffa i Ewelinę, dwóch hołbenów. Dużo mam hołbenów od Krzysia i Krzysia Łepuchów. Bardzo fajne gołębie. Jeszcze postaram się tutaj pokazać córkę gołębia Monti, którego oni już nie mają, ale gołębie nadal kapitalnie lecą, bo też warto takie... A też od nich właśnie była? Tak. Nabyłeś te gołębie od nich osobiście, czy poprzez jak to kogoś? Osobiście, tak. No z Krzysiem jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. No to zobacz, jak mam okazję, to będę odwiedzał. Widzimy, jest nakrapiana samiczka. Tak. Którego roku ona jest? 2008. Tak. Jest to gołąb numer 91-93, córka Montiego i samicy z Dirka van Dijka, wnuczki dwóch braci Kanibala, giganta i Butsa. Także bardzo fajny gołąb też, wydając bardzo szybkie, dobre młode. Myślę, że takie najlepsze samiczki to też właśnie dwie od Krzysia Łepucha. No, powoli dużo jest gołębi od Roberta Grochowskiego, chyba 16 oryginalnych gołębi z drapów. Powoli się zaczynają pokazywać, jeszcze w tym roku byśmy trochę dowieźli. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na razie najlepsze gołębie są od braci Łepuch głównie i od Adama Kupczaka. My tutaj będziemy koledze kibicować, bo postaramy się go odwiedzić, że tak powiem, na tym nowym gołębniku, tak jak zadeklarował, że się będziesz budował, tak? Czyli gołębnik to już stoi, tylko to praktycznie trzeba tam to mówić. Będziemy kibicować, będziemy odwiedzać, pokażmy jeszcze... Na aukcji po tej działolotce to jest wnuczka Pokerface'a, po niej na aukcji teraz jest gołąbek właśnie wystawiony. Także każdy, kto by chciał też dowiedzieć się coś więcej o tych gołębiach, może zawsze do kolegi zadzwonić, a też jak wspomnimy, kolega tutaj ma sklep też jeszcze, to się nazywa sklep Gołębi Raj u Morela. Tak. I tak też wygląda strona, adres strony internetowej www.gołębiraj.pl. I teraz strona hodowli też powstaje, morelbartosz.pl, ale jest jeszcze w budowie, także myślę, że na razie wtedy kolegę pożegnamy, będziemy mu kibicować, będziemy odwiedzać i zobaczymy, może w kolejnych reportażach już będziemy mówić o nim jako tutaj mistrzu. Ale to wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.